Siemanencja, drodzy widzowie, z tej strony ja, Felix, a właściwie to Der Hubert. A właściwie to ciężko mi powiedzieć, ale chyba Der Hubert. Witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w PlayerUnknown's Battleground. Samolot leci strasznie chujowo, to po pierwsze. A po drugie, to przepraszam, że dawno nie nagrywałem. Ale mam remont. I odcinki nie mogą się pojawiać tak często, jak chciałem. Ponieważ dowiedziałem się o remoncie w momencie już, jak wrzuciłem poprzednie filmy i no, wyszło coś takiego. W ogóle nie słyszę nic totalnie. Muszę przyciszyć trochę, bo ogłuchnę zaraz. No i co, mam nadzieję, że mi się uda dojść jeszcze dalej niż poprzednio i nie zwalę, bo wszyscy mi wypominają, że nie trafiłem po prostu tego kolesia z Uzi. Bałem się, że nie ma włączonego mikrofonu, ale to tam swoją drogą. I dolatujemy! Tam widzę, że ktoś spadł niżej. Nie, o! Dobra. Powinno być dobrze. Powinienem dolecieć. Pięknie wygląda ten niezrenderowany jeszcze. Ta ziemia po prostu. Ale domy się już wyrenderowały, to tyle dobrego. Przynajmniej będę mógł do nich wejść. Nie wiem, jak mnie słychać też swoją drogą, bo jestem w innym pomieszczeniu. Nie wiem, czy nie będzie jakiegoś echa albo głosu. Ale w tym momencie przez remont mieszkamy w trzy osoby razem, więc jest trochę ciasno. Obok mnie siedzi mój brat. Ale ma złączone słuchawki i nie słyszy. O, kałach! Uboi! Dobra, no to jak jakiś nyga tu mi wskoczy, to już po nim. Mam przewagę liczebną. I jeszcze skar, oboi! Zbieraj! I czapka. Dobra, teraz sobie przeładuję. Okej. Dobra, no to jak jesteśmy tak wyposażeni, to mamy dwie bronie na różną amunicję. To nie możemy tego przegrać. Patelnia, dobra sprawa. Patelnia odbija pociski. Jesteśmy na terenie. Ale jeszcze skoczmy do drugiego domku. To chyba nikt nie przyszedł, więc powinno być cio. O shit, komracie. Zamknę. Dobra, tu mamy jeszcze amunicję do AK. Tu mamy jeszcze amunicję do Skara. Uboj i kolejny Skar. Dobra, to trzeba to zabrać. Teraz jeszcze jakby celownik jakiś był. O mój Boże. Będę miał tyle amunicji, a później zginę od jednego randomowego strzału i tyle będzie. Nie, no dobra, ale to już jest przesada. O, ale apteczka jest super. Leczy 100% życia. Teraz jeszcze poproszę celownik, błagam, błagam. Już jak mnie tak hojnie obdarowujecie, to pójdźmy o krok dalej. A, to jest to samo. Chyba to samo. Może być zawsze energetyk dobra sprawa. I teraz tylko ostrożnie, żeby co by mnie żaden nubek nie uszczelił. Dobra, i lecimy bliżej środka. Nie wiem, czy to będzie dobry taktyczny. Mógłbym jeszcze tam skoczyć. O, nie. Ale wolę się nie oddalać. Zwłaszcza, że nie wiem, tam najprawdopodobniej ktoś spadł. Chociaż strzelam, że ludzie są bardziej bliżej tam. Tam, w tamtą stronę, bo tam leciał też samolot. Bliżej rzeki. Chociaż jak ktoś chciał, to mógł próbować tak gliczować spadochron i lecieć daleko. Okej, samolocik ze zrzutem. W zrzucie dodali jakieś nowe bronie. Chyba jakaś nowa snajperka VSS, coś takiego doszło. Ale ja nie będę ryzykował. No, z jednej strony powinienem, z drugiej trochę nie chcę zginąć od razu. Zresztą potrzebuję celownika, a tam snajperka ma wbudowany celownik w siebie. Tylko, że nie da się go wymontować, jeśli się nie mylę. Ani zamienić na nic innego, także. No ale w sumie wtedy bym wziął tą snajperkę. I kałacha bym najpewniej zostawił, bo mam w nim mniej ammunition. Weźmiemy sobie granat ulomkowy. Ile ja mam? 240 kulek wskażę. Damn! Mam nadzieję tylko, że coś się będzie działo. Bo jak to będę biegał cały czas? Kto chce oglądać, jak ludzie biegają? No błagam, błagam. No ja nie chcę.
Ej, serio, nikogo nie ma? Hello? Powinienem też się patrzeć trochę przed siebie, bo... O, czerwona strefa. O, szybko do budynku. O, coś się zawiesiło. Buty punkowe. No i dobra, i teraz czekamy, aż ten nalot spadnie. Tylko mógłby zacząć już spadać, bo w takim razie ten zdążył wybiec stąd. What? Albo mam lagi. Chyba mam lagi. Padł internet? Padł internet? Aha. Okej, nie padł internet, ale... Coś tu, wiesz, zwiesiło się na chwilę. Gdzie są ludzie? Halo? 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 O! Rękawiczki, ale moro, o nie, to te gejowe. W sumie nie, chyba są jeszcze szare. Holy fuck. Pierwszy raz jestem w centrum takiego strzału. Zawsze to albo spada gdzieś obok mnie, albo jestem w jakimś takim budynku, gdzie nawet nie widać tego, w jakimś bloku czy coś. Jak wygląda celownik w Akałachu? No nie najlepiej. Znaczy, lepiej niż wskaże, to nie ma co nawet gadać, bo wskaże... No kto by z czegoś takiego strzelał? Kto wymyślił, żeby taki celownik był? Błagam. To też by się przydał AKOG jakiś. Albo chociaż kolimator. Z kolimatora można przynajmniej przybliżyć. Dobra, zbliżamy się do domu i podejrzewam, że ktoś tu może kampić. To takie miejsce jest w środku strefy. I nawet jakby ktoś chciał, to mógłby tutaj dolecieć spokojnie na spadochronie ze zrzutu. Ale pytanie, czy ktoś tu jest. Ktoś tu był. Bo otwarte są drzwi na balkon. Pytanie tylko, czy ktoś stąd wyszedł? Tłumik płomienia. Cóż, raczej tu nic nie znajdę, chyba że było dużo celowników i ktoś pozostawiał część. Myślę, że ktoś tu jest. Tutaj jest dobra kampa, jak ktoś wchodzi. Celownik, ładownica jest, dobrze. Sobie zgarniemy, jest... O! Luneta razy dwa. Dobrze! Jeszcze tylko hełm jakbyśmy mieli jakiś, albo chociaż kask. To znaczy, że ktoś albo niedokładnie przeszukał, albo się z kimś strzelał. I musiał część rzeczy zostawić. Albo jest tu dalej? A to miała być taka przynęta? Nie, no... O, to jest celownik. Tam widziałem. Chyba samochód jakiś. Tam widziałem kolesia. Nie, to są śmieci. Tak? Ale jest motor. Pytanie tylko, czy ktoś zostawił ten motor. Czy nikt go nawet nie ruszał. Tu stoi samochód, też w takim trochę dziwnym miejscu, ale w sumie to jest droga. Więc to akurat by się zgadzało. Samochody się spełnią zawsze przy drogach, albo gdzieś przy budynkach. Ale ten motor mnie niepokoi. Zwłaszcza, że wydawało mi się, że widziałem... O, i ten samochód to jest totalnie...
totalnie podejrzana sprawa. No, ktoś tu był. Na co ty, kolego, czekałeś? Na zbawienie? Celownik kolimatorowy do kałasza. Weźmiemy hełm sobie. Plecak dwójkę mamy. I co? I czarne rękawiczki. Ten. I okulary. Ale jestem spany. W sumie ammo do kałacha bym sobie wziął jedną paczkę. Ktoś przyjechał. I ktoś pojechał. Czy będzie mnie widać? Chyba nie powinno. Słyszałem kolesia, podejrzewam, że on tu może chcieć wejść. Tylko... Czy nie oleje, bo nie zauważy tamtej skrzynki, albo on ją właśnie penetruje. Jest też taka opcja. Mógł też słyszeć strzały i wie, że ktoś tu jest. Siedzę w trochę takim miejscu, że jeśli ktoś będzie z tej górki, to od razu mnie wyczai. Dobra, to nie ma co kampić, ale dalej jestem w strefie. Koleś może też czekać na mnie na dole. Dobra, czy ten hełm w ogóle był uszkodzony? Nie był. Widzę, że już mam, nie mam miejsca. Powoli. Nie ma nikogo. Dobra, to ja bym się przesunął bliżej miasta. Z jednej strony spoko sprawa, z drugiej są straszne dropy FPS-ów przy mieście. Znaczy były, nie wiem jak jest teraz w sumie. Ale w sumie możemy zaryzykować. W sumie jednego już sprzątnęliśmy. W sumie. Koleś nie zdążył zareagować. On się tak jakby trochę wyłączył, było widać, bo dopiero zareagował jak go pierwszy raz postrzeliłem. Pewnie miał zwiechę i się zagapił w inną stronę. Och, skąd ja to znam? Teraz... Samochód. Pytanie, czy koleś mnie widział? Jak jechał, czy nie wyczaił mnie? Pytanie, czy to był ten sam samochód, który jechał wcześniej obok tego domu, który słyszałem. Dobra, śmignął tam dalej. No jest magazyn. Nie wiem, czy widzieliście tą zwiechę, ale mi po prostu chrupnęło tragicznie. Ale na szczęście nikt mnie nie postrzelił. To jest najgorsze, jak masz chrupnięcie i w tym samym momencie ktoś cię zaczyna ostrzeliwać, to już wiesz, że nie żyjesz. Co tu się dzieje? Co to za jakiś lagfest? I teraz tak, ja nie powinienem stać w takim miejscu, ale widzę, wszyscy jadą w tą stronę. To był ten samochód chyba, który zostawiłem wtedy tam przy drodze, w tym środku wąwozu. I motor najprawdopodobniej... Właśnie nie jestem pewien, czy to był ten sam motor, bo ten miał miejsce dla pasażera. A tamten przy domu chyba był taki solo. No, ostrożnie, tak, czuć drop. Czuć drop FPS-y, to znaczący, bo już prawie 20 klatek spadło. Co
Cóż, nagrania w takim razie w 60 klatkach chyba nie wrzucę. Dobra. Teraz pytanie. Bo ja do miast nie wchodzę praktycznie nigdy. Nie wiem, jak tu działa kampienie. Czy ludzie siedzą w tych domach i kampią, czy siedzą gdzieś na obrzeżach? Ja bym bardziej siedział gdzieś na obrzeżu miasta. Tylko teraz się tak strasznie wystawię, ale trudno. Nikt do mnie nie strzelał jeszcze. Szkoda, że do traktorów się nie da wsiadać. Idź tam. Szkoda. Bezużyteczne to by było, ale z drugiej strony zawsze to jakiś pojazd. Teraz tak, podejrzewam, że ktoś może kampić tu na górze. To jest dość typowe miejsce. Nie. Jeśli się nie mylę, słyszałem jakiś pojazd na górze. Pojazd tutaj na górze jest. Czyli tak, w domu nikogo nie ma. Jest strefa ostrzału. Dobra, wypierdzielamy stąd. Wypier papier! Lecę w złą stronę. Dobra, schowam się w domu jednak. Przeczekam ten ostrzał. Się przesuniemy wtedy. W sumie akurat może się strefa nowa ustali, to będę wiedział, gdzie mogę uciekać. Nikt mi tu nie wszedł, nie? Nikt nie wszedł, także to jest cały czas mój domek. Muszę być ostrożny. Szkoda, że nie ma żadnych claymorów. Nie, no dobra, żartuję. Jakby były claymory w tej grze, to była tragedia. Ale chyba nie ma żadnych pułapek. To w Decaling było, że można było sobie craftić różne jakieś kulczatki. Szkoda, że ta gra nie pykła. W sumie oni ostatnio próbowali coś rewajwować. Ona chyba nie przeszła na free to play, nie, na pewno nie przeszła na free to play, ale coś zmieniali, system lootu, system tego, system tamtego. Był jakiś darmowy weekend czy coś, czy nawet tydzień. Ale to samo co z Battlebornem. Też po prostu... O, jestem na linii w ogóle. Tak samo jak z Battlebornem. Przeszli na free to play, pobrałem, bo się jarałem przed premierą. Ale nie dodali trybu fabularnego, bo ta gra ma też tryb fabularny, tryb co-op i PvP. I tylko w free to play jest PvP, jedzie samochód. Ale to PvP jest takie nudne. Nawet chciałem coś o tym nagrać. I chciałem zrobić taką pogadankę o nudnej grze. O tym, jak można się, kurde, zanudzić na śmierć. Poszedłem do kościoła. Albo, jeszcze lepiej, pójdę tutaj po granicy i przeniosę się gdzieś na jakieś góry. No i miałem coś nagrać o Battlegroundzie w sumie. Miałem zrobić taką właśnie taki materiał pogadankowy, nagrać kilka meczy, ale po prostu ta gra mi się tak znudziła. Nagrałem jeden mecz. Trwał, bo tam mecze mają odgórny limit 30 minut. Nie jest tak, że gracie w nieskończoność i najczęściej to jest 10-15, nie, tylko macie maksymalnie 30 minut możecie grać. I to jest tak stworzone, że po prostu zawsze gracie do tych 30 minut, jeśli gracie z ludźmi, bo z botami to boty pokonujecie w 10 minut. Ale po prostu to się tak ciągnie, to pół godziny i tak, a no dobra, już chciałbym ich pokonać, ale nie. Nie pokonasz ich, bo oni są równi z tobą, po się będziecie tak ciupać, nieskończone fale minionów. Już może z drugiej strony, jakby nie było tego ogranicznika półgodzinnego, to by gry się ciągnęły po 2 godziny. Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Okej, pierwsze strzały od 20 minut. Powiem tak, śmigam tędy granicą. Tylko muszę uważać, czy ktoś z zagranicy nie przyjdzie. To jest bardzo możliwe, bo no wiadomo, że nie wszyscy jeszcze weszli do tej granicy.
i ktoś do mnie strzela. Nie wiem skąd, ale ktoś prawie mnie zabił. Gdzieś od tyłu, od boku. Tam skąd ja nadbiegłem w ogóle. Cwaniaczek. Dobra, pytanie, czy ktoś tu nie siedzi w domu i nie zacznie znowu do mnie walić? Ja chyba nie mam, mam chyba tylko te malutkie bandaże, nie mam apteczek ani nic takiego. Więc jeśli ktoś zacznie do mnie walić znowu, to jestem już tak trochę bez leczenia. Dobra, spróbuję obejść to za górami, żeby mnie nie widział. Bo on chyba nie miał karabinu snajperskiego, raczej bym zginął na miejscu. Albo od dwóch strzałów, on mnie trzy razy trafił przynajmniej, to jest jakiś półautomat. Tak szukam, patrzę i nie widzę. W ogóle wszedłem już prawie do środka strefy, a miałem iść po granicy. Zawężyłem trochę okręg, biegnę tak po otwartym polu. I to się nie może dobrze skończyć, ale widzę, że tam z tego otwartego pola to nikt nie idzie. Ktoś może siedzieć na tej farmie. Wiedziałbym, że to jest bardzo prawdopodobne. Dobra, strefa się przesunęła, czyli w sumie w dobrą stronę się zbliżałem, przynajmniej tyle. Okej, widzę samochód. Ktoś mi coś napisał. Zgubiłem samochód z oczu. Biegnę przez siebie, przed siebie, przez otwarte pole. Biegnę przez siebie. Nie mogę nikogo spotkać. Widzę ziomka. Ale to chyba nierozsądne do niego strzelać z tej odległości, tylko ja się wydam. A on może mieć ostrzeżenie, że ktoś tu jest. Jakbym miał jakoś snajpera, mógłbym spróbować oddać strzała, tak wiem, że 3 razy 4 nie trafię w niego. To ale nie mogę się przesunąć. Poszedł za górkę. Nie powinienem się oddalać. Bardzo. No też bardzo już się nie mogę oddalić, bo strefa jest mocno zawężona, ale... To tak mnie kusi, żeby go zabić. No tylko pytanie, gdzie on teraz przebiegł. Czy on teraz mnie nie zabije? Zniknął gdzieś. Powinienem do tego domu iść. Zaraz, czy ja się nie wróciłem przypadkiem do tych domów, skąd wyszedłem na początku? Jestem w strefie. Ktoś strzela. Ktoś strzela. Nikogo tu nie ma. A ktoś strzela.
Jestem w stanie założyć, że praktycznie nikogo już nie ma za strefą. Chyba, że jacyś spóźnialscy. A ktoś tam jest, ktoś jest w tamtą stronę. Czy ja nie doszedłem przypadkiem do tego samego momentu, gdy doszedłem w poprzednim meczu? 17 chyba byłem poprzednim. O, i zginę. Widzę. Rzucił we mnie granatem. Jest. Ty głupi cwelu. Apteczki. Ja nie mam kamizelki kuloodpornej. Ktoś tu zgubił GAR 98. Ouuu. Tylko czy on wali amunicją... On wali chyba amunicją do kałacha. Fuck. O nie, zginę. Zginąłem. Ja pierdolę, zginąłem. Zginąłem, serio. Zagapiłem się i zginąłem. Ja pierdolę. Tarararararara. A tak dobrze szło. Boże, co za porażka. Dobra, nieważne. Dużo nudów, dwie strzelaniny i śmierć, kurwa, na polu siłowym. Nie wiem ile grałem tylko. 20 minut chyba. No, ładuj się. Kurde, a mogłem se olać. A to faktycznie, ja tam miałem z 10 sekund tylko. No tak, bo miałem 30 sekund, jak stałem za tamtym drzewem. 30 minut. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że i tak wam się podobało. To było lamerskie. Nie oglądajcie tego. Łapkujcie. W dół. Do zobaczenia w następnych odcinkach i na razie.